Siemaneczko, z tej strony Bazalt i jego przyjaciel Kangurek Kakao. Specjalnie ubraliśmy taką wspaniałą koszulę. Tak naprawdę nie. Ta koszula została ubrana jeszcze w poprzednim odcinku. A my dzisiaj sobie pójdziemy do studni życzeń. Znaczy, co tym razem będzie? Czy bitka? Aj, tor przeszkód, kurde bela. O kurde, no, tak może to zapierdalać, tylko to w powietrzu tak zapierdala. No jak, kurwa? Dobra, ja myślałem, że to może ten, wiecie? Że to może co ja mam zrobić? O cię w dupę węża! Doskoczę tam w ogóle? Skoczę. Ciekawe. Do góry nogami skarb! W ogóle wygląda jak taka buźka teraz z włosami takimi na sztorc. Śmieszne. Bo chuj jest tu. Ciekawe. Ale... Nie! Ała! No kurwa mać, chłopie! No ja pierdolę, no co on odjebał? Kurwa, wyskakuje i nie wyskakuje. No co ty kurwa robisz? No patrzcie, no to samo mi się wtedy działo w tym bieganiu. Nie rozumiem tego z tym kręcącym się, że to niby ma być trudne. Dobra, zebrane. Ale co tu się kurwa dzieje? Wychodzimy. Poziom zaliczony, 2.11. Zajebiście, jedna śmierć tylko. Ja się łyknę tylko w międzyczasie. Czemu tak tnie? Może te wirujące gówno tak blisko. O, widzę runę! Kurde, przestań. Tu co? Czekajcie. Tu co jest? A, tu nic nie, to było chyba pole jeszcze, żeby bić się z nimi. To przecież to... nie było. A dupa, co ja gadam? Jeb mu! Gonga. Szkoda, że nie można tego skumulować, nie? To by było mega super. A nie tu jest przejście dalej? Chwila, moment. Tu byłem. Z powrót. Czekajcie, bo ja mnie coś tutaj się nie zgadza. Aha. Tam były. Nie wiem, nie czaję. Coś tu mi nie gra. Znaczy, coś tu jest... śmiesznego. Takie jakieś powroty. O, czekajcie, patrzcie. Kurwa, nie to chciałem zrobić. Jakieś takie śmieszne... A ja wszystkie te? Ogniowe służyłem? Możemy sobie kupić okularki w ogóle w następnym... Tutaj, no nie, czapeczkę, przepraszam. Woo!
Dobra, biegniemy już tutaj. Jest runa leśna. I jedziemy. Tu jednak można coś robić? Ja myślałem, że tu się nic nie robi. No i chuj w dupę. Kolejny. Biednemu to znowu chuj w dupę. Biednemu chuj w oko. Bardzo się starają sprzedać tę Jaya bombę. Przecież to tylko sprzedają na swojej wyspie. O kurwa, Jaya bomba. Się śmieję, jakby to wskoczyło tutaj. A jeszcze tu są. Przewiem, czy tak bardzo się starają. Normalnie, no. Dobra. Kurwa, no przecież to jest niesamowite. Tylko mnie mogło się to przydarzyć, taki idiotyczny fail. A idę sobie go zajebać. Bo mnie denerwuje świnia. Mają talent te małpy. Jest... A, tutaj idziemy sobie. Sru! 1/4 życia. Ciekawe, ile można mieć najwięcej żyć. To było tylko to, te? W ogóle nie było literek. O! No mają talent te małpy, ale to nie zmienia faktu, że są zjebane. Mam wszędzie gdzieś zdjęcia jakieś małpiszone. Już kurwa myślałem. O kurwa. Dobra. Szybciej to jeździ. O kurwa. Dobra. Bij w ten dzwon, kurwa. Powinno być jakieś auto przyciąganie do tego dzwonu. Jezu. Ała? Ała? Jeb! Ała, no jak? Wszyscy zajebani, kurde. Rozwaleni i zesrani. Nic nie ma, no to idziemy dalej. O, super. Przyda się. Jaya bomba. Nie! Już myślałem, że kurwa całe życie stracę. Na szczęście to tak nie działa. Serduszko, które sobie właśnie odrobiłem. No nie wyszło mi, no nie wyszło mi. Uszatkowanie. Jakie to jest bukowe. O, od razu uszatkowanie. Jaki kurwa profesjonalizm. Dobra. Kolejna runa. Zajmioza. Dawaj to. Oho. A tu mi to wypluwało, fajnie. Dobra. Co mnie uderzyło? Co mnie uderzyło? Ten nieżywy kurwa gościu? Jebnęło was na mózg? Kurwa, teraz nie wiem, gdzie jest prawdziwa droga, a gdzie jest nieprawdziwa. O, czekajcie. A, czyli ka gdzieś przejebałem. Kurde bela, dobra, czyli tam jest...
klatkowanie. O, wow, 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 wow! Nie zauważyłem kompletnie. Szkoda, że w tym naciągu nie idzie... Nie... jak to się nazywa? Kurwa. Chodzić! To by pięknie wyglądało w ogóle tak poza tym. Dobra, a tu jest przejście dalej. Dobra. 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 O kurwa! Mać. Może być? O kurwa. Dobra. Umieramy. Nie wiem, co on się w ogóle tak kręcił w kółko. Problem jest, bo to jest popierdolenie strasznie lata. Sru. Sru. O! To w ogóle... Mi nie jest! Dobra. Dobra, może tak. Jeszcze raz. Co ja tam... Aha, bo tam jest drugi ten. Okej, okay, dobra. Ja nie widziałem tego drugiego. Myślałem, że z tego... Tego trzeba skoczyć. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Uszatkowanie i tam są... A, ci będą mi przeszkadzać. Super. Dobra, to szybkie uszatkowanie trzeba. Zacznijś, bo tam, tam na dole coś jest jak... Łatwo to było. On mnie umierając atakuje, ty. No to jest przecież głupie. Fajnie, że to mnie trafiło. Jeb mu! Chuj mu w dupę. Widzicie? Bo tu jest... Ciekawe. Do góry jakoś się trzeba dostać. Co tutaj jest? Chwila. Fizyk, fizyk? Ciekawy jestem, gdzie mnie to... Nie, czekajcie. Bo boję się, że będę musiał pół poziomu przechodzić. Zaczyna? Chyba tak. Dobra, chuj, ryzyk, fizyk. Tym nie jechałem na 100%. Czy pod górkę też się da tym jechać? O! Studnia. Halo? Dobra, jebać. Tu się wraca do domku, dobra. Chyba. Dobra, wchodzimy do studni życzeń. Albo w zasadzie wiecznej studni. Dobra, znowu tor przeszkód, a w ogóle ja bym sobie to zniszczył. Dla punktów. Na razie jest chill. Kurwa, w co ja wchodzę? O Jezus, bo to było widać, nie? Ała, no przecież w to nie wszedłem, stałem cały czas w tym samym miejscu i mi nie zadawało i nagle mi zadawało.
Ja pierdolę. A, bo to trzeba... O! Okej. Ała! O jest. Dobra. Uszatkowanie. Ła? Kurwa, nie umiem sobie tylko tutaj. Jezus, ostatnie życie mam. No przecież to koniec, kurwa, bo bym ledwo to przecież... Jakoś tak to się chyba zazębiało głupio, także... Dobra, chuj z tym. Dobra, spierdalamy. Poziom zaliczany, minuta 46. Łatwy był strasznie, tylko tutaj nie dało się nie przejść tego bez obrażeń, nie? Juhu! O! Nie wiem, co są te pierścienie, ale to chyba daje dużo... dużo hajsiwa. O kurde, ale passa! Ale passa, widzicie to? O, a tu mogę się wybić. Dungę? Ten. Ciekawe, a... Ciekawe, a... Dobra, zobaczmy, gdzie to mnie zaniesie. Aha, to mnie zaniosło tutaj. To musimy jechać jeszcze raz. Ale to już się przejedziemy tylko, nie? Tutaj nie było żadnego problemu. O, zwykła jazda. No i jechałem obok. Sru! Sru! Dobra, zaraz zobaczymy, o co tu chodzi generalnie. To jest jakiś... na pewno nie przejście dalej. O! Aha, ja tu byłem! O Jezus! Mogłem nie zeskakiwać na dół, tylko się cofnąć tym hakiem. No dobra, ciu. Wiele, myślałem, że będą mnie upierdliwe i strzelać we mnie. Dobra, idę tutaj, jeszcze mogę iść tam. Ale to chyba tu pójdę pierw. Jezus! Jezus, co ja zro... Okej. Okej? Ja się akurat nie spodziewałem. Dobra, idę tutaj. Jaki rozpiździec. No bo to jest... Wieczne to... Nie wiadomo dlaczego. Oho. Ciekawe. Po co to jest tak? Już ja wiem, że tam trzeba rozwalić to. O! A! No ja pierdolę, co za świństwo!
Ale tam doskoczę? Szczerze wątpię, ale dobra, spróbujmy. No ludzie, myślałem, że to dalej tak wyglądało, jakby to dalej było. No chillu. Daj mi tylko to, żeby mieć full kulek. Dobra, na chilluchu. A, bo to jest po to, żeby tutaj mieć. Komplikowane. Dobrze, że dają nam te... Jak się nazywa te kulki, bo... No chyba nie dali rady. Dobra. A czemu one... O! Dobra, te są. Nie na tego chciałem, nie chciałem na tego wykorzystać. Czego on się boi? Krowę? Cru! I mnie ugodził i tak. Co ten robi, ten małpiszon? Dobra. No dobra, dawaj! Jep! Bardzo ładnie. Tam jeszcze jakieś punkty są. O co tu chodzi, że tu jest? O kurwa. No ja pierdziu. Dobrze, że tutaj leży ci leży. Ice? A, tam coś jest. A, literka! No to tylko K żeśmy ominęli. No. Tylko K żeśmy ojebali. No trudno. Lepsze K, AO niż KO. Niż nic. Dobra. I lecimy już w tą stronę, bo to już powinno się kończyć ten poziom. Strasznie długi jakiś taki. A! No chcę gadać. To zaraz. Okej, jestem piętro wyżej, czy mi się wydaje? Ja nic tu nie widzę. Dobra, no co chcesz? Z jakiej jesteś firmy, co? Widzę, że... co robisz? Próbujesz wykorzystać konkurencję. Wykość... Szukam Jayabai. Tylko to mnie interesuje. Po prostu pomyślałem, że przy okazji wam pomogę. Ach tak! Tak, jasne. No więc? Co no więc? Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć Jayabaię? Pewnie siedzi na swoim tronie. Och, naprawdę? Że też nie... o tym nie... że też na to nie wpadłem. Widzę, że mogłem... cieszę się, że mogłem pomóc. Możesz mnie tam jakoś wziąć? Haha, ja? Hahaha, nic. Z tego jestem tylko marketingowcem. Szef to ważna figura, nie można tak po prostu wleźć do jego, na jego tron i usiąść mu na głowie. Nie chcę mu siadać na... ach, nieważne. Hej, weź tę kryształową runę. Jeśli zbierzesz ich więcej, może do czegoś ci się przydadzą. Nie wiem, może kupisz za nie dostęp do dżunglowego tronu, ale ode mnie tego nie słyszałeś. Nie spotkaliśmy się, cześć. Ciekawe? Znaczy tyle łażenia, żeby gościu nam polubownie dał... info i runę? Zwłaszcza, że ja jeszcze w ogóle mogę z Jayabaią już walczyć wcześniej. Bo już miałem na tyle ten, o ile to jest to.
plus. No kto by pomyślał, że Jaya Baya będzie kurwa w tym miejscu. Czy ten boss będzie trudny, czy nie? Dobra, gdzie jest sklepikarz? Gdzie jest kurwa zasrany sklepikarz? Bo nie pamiętam, gdzie on był. A dobra, wiem już, gdzie był. Po tamtej stronie. Czekajcie, zaraz pójdę do Jaya Baya i muszę kopać dupsko. Siema. Robimy sobie przelocik. Robimy sobie przelocik. Siu! I drugi. Siu! Kurwa, bo nie, bo myślałem, że 1500 mi się uda zebrać. Dobra, srać to. Dobra, jak to wygląda? Mamy dwie ten, 9 tego. A my chcemy... Coś tu się jeszcze odblokowało? Nie. Się chyba odblokowuję, jak zbieram te KO i tak dalej. Mamy KO... jaki fajny w tej koszuli kapelut! Ja taki mały Indiana Jones. Ile nam hajsu zostało? 700. Kupię sobie to, bo... Szykuje się boss fight, to się to bardziej przyda. Dobra, i Jaya Baya to był tam. Mi się wydaje przynajmniej, że to będzie to. No ale pilnują go. Największe wrota. Cześć. Widzę, że się nie nudziłeś. Jak zwykle zaskoczymy go. Co ty nie powiesz? 27 mam, a potrzebuję 23. Na chillu. Nawet tego poziomu nie robić. Poza tym runa jeszcze mi tutaj... O kurwa. O, a ty jeszcze tam łazi. Co ty tu robisz? Ja? Co ty tu robisz? Nie próbuj mnie powstrzymać. Idę porozmawiać z Jaya Bayą. Och, nie będę cię powstrzymywać. Wręcz przeciwnie. Jak ci tak zależy, sam cię do niego zaprowadzę. Chodź. Więc zostałeś bohaterem, tak jak chciałeś, co? Hashtag ratujmy dżunglę już zaczyna hulać. Może powinienem sprzedawać twoje pamiątki zamiast Jaya Bayi? Nie, dzięki, ale nie. Ej, a czemu ja mam tak go ubranego? Nie wycofuję propozycji? W kaccenkach. Może jeszcze ją przemyślisz? Teraz zauważyłem. No to się nie postarali ci. Masz nowe ploteczki, Minki? Na razie nic nowego, ale mam coś dużo ciekawszego. Przyprowadziłem ci najwierniejszego fana. Bardzo chcę cię poznać. O, doprawdy? Pozwól, że o coś cię zapytam. Wiesz, która jest godzina? Godzina? Gdzie mój zegarek? Godzina, pierdolę. Godzina nieprzeszkadzania, Minki. Ach tak, tak, ale może mógłbyś zrobić wyjątek? Tylko ten jeden raz, to... Kao, syn Kobiego, twojego starego przyjaciela. Porozmawiajmy. Kakao. Nie znam nikogo o tak idiotycznym imieniu, ale znam te twoje rękawice. On je chce. Dawaj je! Już! O, chcę! To chodź i sobie weź! Oho! Oho, będzie ciężko. Chociaż może nie. O! O! Bra. Bra. O kurwa. Dobra. Yeah.
Dobra. Czemu nie mam drugi jakiś taki tryb? O Jezu. Ała? I dostałem od martwego. Znowu. Nie, nie dostałem, sorry. Co mam zrobić? Nie wiem co. Po co mi elektryczny? Wątpię, żebym... Szczerze? Nie mam pomysłu, co mam... Nie? A, może tak? Nie. Chwila, co? Nie wiem. Nie wiem, ma to przeczekać po prostu, no ale... Ała, ała, ała! Nie! Dobra. No jakiego grzyba mi to? Ja nie mam bumerangu, to jak ja mam rzucić te? Czekaj. No nie, no co ja mam zrobić? Co to za ikonka się pokazuje? Nie wiem, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Sru. No nie, no nie mam w to uderzyć. Skąd ja mam wziąć? Bumerang, coś tu mi nie gra. O kurwa. Ej, nie wiem co ja mam zrobić, kompletnie, serio. Ła? Ła? Co to jest za ikonka? Co on rzuca? O, on się w ogóle ściął. A, bo ja jeszcze tego jednego nie zabiłem. Nie wiem, co to jest. Chwila, chyba, że tak, czekajcie. Nie. Ej, szczerze, nie mam... Nie, muszę chyba w necie sprawdzić, bo ja nie mam pomysłu, co ja mam zrobić w ogóle tutaj. Nic tu nie ma, każą mi chyba bumerangiem w to rzucać, ale tu nie ma bumerangu. No ci się zaś.
Jeb. Czekajcie, wiecie co? Ja sprawdzę w necie, bo to jest bez sensu. Ja się będę tak tu bawił, kurwa, w kółko. 35 minut odcinka jest, ale to szybko w necie jeszcze sprawdzę. Bo nie wiem, kurde, może coś się zjebało. Wiecie co? Trzeba to trafić jak leci w locie. Nie trafiłem. Kurwa! Super. Ja pierdolę, będę to grał milion lat, nie? Ale wymyślili. Dawaj. No kurwa! Czekajcie. No nie! No ja pierdolę! No, teraz ni chuja nie trafiłem, ale się udało. Oj, to za każdym razem, za każdym trafieniem tak będzie. O ja dole. Dawaj, Jayabaya, rzucaj ty. No bo ja w ogóle tego nie trafiam i trafiam, a jak w momencie, w którym teoretycznie powinien trafić, to używałem. To nie działało. Jeb mu. Wszyscy. Chodź tu, że. Jayabaya. Kurwa. Widzicie? W tym momencie teoretycznie powinienem to trafić, jak taki timing. Aha, teraz jeszcze dostałem. Nie no, rzuca. Nie no, kurwa, co ty coraz mniej razy rzuca? Ale beznadziejny boss fight, ja pierdolę, nudy jak flaki z olejem. Mogli jakoś sensowniejszy ten tryb, ten sposób tego. Albo więcej prób, no nie wiem. Aha, super. Wiem, jak mnie trafia coś. Nichuja nie mogło, kurwa, trafić. Dobra, dawaj szybko, bo będzie mega długi odcinek. O kurwa. Ła? Dobra, Jayabaya! Kurwa, jakby jeszcze te obrażenia jakkolwiek mu wchodziły. Tak jak... Ja go biję. Dobra. Dobra, dostał w pierdol. Masz prosty jak ojciec. Więc jednak go pamiętasz? Pewnie, widziałem się z nim po tym, jak dostałem ten kryształ od wyznawców Wiecznego Wojownika. Pamiętam, że się o to spieraliśmy. Nie jestem z tego dumny. Wiesz, dokąd się potem udał? Na pewno poszedł do tej stukniętej starej kozy. Walt, ty powinieneś wiedzieć, o kim mówię. Nie mam pojęcia. Tak, najstarsza. Każdy o niej słyszał. To jedna z największych mistrzyń sztuk walk. Znam ją. Ta, oczywiście, że ją znasz. A co z moją siostrą? Ją też widziałeś? Nie. Niestety nie. Może ta starsza pani będzie wiedzieć więcej. Najstarsza Kao. Ale niech cię nie zwiedzie imię. A propos imion, Wieczny Wojownik?
Kto to? To szaleniec. Wieczny. Oto kim jest. Nie wiem, jak wygląda, ani jakie są jego prawdziwe intencje, ale na pewno nie są dobre. Popatrzcie tylko, co zrobił ze mną. Jest jeszcze czas. Naprawimy szkody. Weź się w garść. Dobrze, dobrze. Minki, idź i powiedz wszystkim, że musimy posprzątać cały ten bajzel. Natychmiast! Robi się, szefie. Życzyłbym ci powodzenia, kangurze, ale czuję, że jeszcze się spotkamy. Pewnie. Już za tobą tęsknię. Ja za to życzę wam obu. To ma powodzenie do spotkania się jeszcze raz. Znajdziecie Kobiego, a jak już znajdziecie, przekażcie mu ode mnie pozdrowienia. Dobrze. Dzięki, Jaja. Kobi? I powodzenia w odbudowywaniu szkoły. Chodź, pora na zmianę scenerii. Następny przystanek, góry zmarzliste. O, będziemy ten. Ile? 8 minut. No, znaczy, szybciej bym to ojebał, gdyby nie to, że... O! O, drzewko się normalnie odradza i kryształ już... Tastyk. jak to się nazywa? Co ja bym chciał? Nie wiem, co ja bym chciał. Nie wiem. Czy byłoby fajnie, jakby to było trochę inaczej rozwiązane ten boss fight, no ale już trudno. Dobra, czy ja tu mam wszystkie runy? Chyba... A nie, mam wszystkie, to można spierdalać, ale to już... W następnym odcinku, no tam za bardzo nie zarobiłem, więc ciur tam z tym. Dobra, ale ty już ten odcinek... Nie, no świeci się dalej, kryształ, co oni odpierdalają zamaniane? Dobra, no to tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I żegnam was jako kakao w kapelutku. Elo Elements!